Witam wszystkich. Z racji tego, że dawno nic nie wrzucałem, postanowiłem taką krótką seryjkę nagrać pod tytułem co można kupić za 2000 zł i w jaki sposób łatwo to odpicować. Dzisiaj pokażę wam Golfika 4, którego wyrwałem za 2000 zł z Oliksa. Szukałem taniego dupowozu dla kobiety. No i się znalazł taki 98 rocznik 1.6 SR z gazikiem sekwencyjnym. Autko ma OC ważne jeszcze pół roku, przegląd do listopada 2020, a gaz ważny 4 lata. Autko ma kilka pewnych wad, ciężko chodzi lewarek, pedał hamulce wpada w podłogę, nie świeciło prawe światło. Udało mi się już naprawić, myślałem, że będzie zepsuta lampa. Jak w moim poprzednim samochodzie, co kupiłem po taniemu, nie wystarczyło wymienienie lampy. Trzeba było wymienić żarówki, trzeba było wymienić całą lampę. To LEDO dwójeczka, kto zna ten wie o co chodzi. Tutaj na szczęście udało się tylko podmienić żaróweczkę i oświetlenie znów wróciło do normy. Do zrobienia jest przede wszystkim także serwis gazu. Strasznie tutaj kiepem śmierdzi w tym samochodzie. Instalacja sekwencyjna, odzywa się serwis. Środeczek jak widać jest mocno skiepowany, ale w środek to może nagramy za dnia. Tak więc jutro autko jedzie do gazownika. Zobaczymy co tam porobi. A następnym tygodniu planuje serwis olejowy. Oleje, filtr powietrza, filtr kabinowy. Filtr oleju oczywiście, może się przy okazji filtr paliwa wymienię. No i zobaczymy jak tanie są tanie samochody. Dobra, Golfik właśnie wrócił od mechanika, bo nie miałem za bardzo czasu się nim zająć, więc zleciłem zrobienie całego tyłu, odpowietrzony, nowe tarcze, nowe klocki. Teraz, da. No i teraz w wolnej chwili podstawowe sprawy, czyli filtr powietrza, filtr oleju, zmiana oleju. Proszę zobaczyć, jak wyglądał w tym samochodzie filtr powietrza. Ja się dziwię, że go na dwójce muliło. Tu jest nowiutki filterek, tu jest oryginalny filterek. Więc tak jak mówię, furka za 2000, tak zwana bezobsługowa, czyli nic się przy niej nie robi, ale trochę poświeci się czasu, wymieni się oliwę, przeszmaruje wszystko i będzie luks. Koreczek, silnik elegancki, luks. Klasa. Olej Motodoktor W50. Dobra, lecimy. Dobra, chwila prawdy, w jakim będzie stanie filtr kabinowy, który raczej jest tu fabryczny, nie zdziwiłbym się. Dla porównania weźmiemy nowiutki. Wyciągałeś go? Nie, on tu w bagolu leży. Tu jest, chodź, bo wyciągamy stanie. Dobra, wyciągniemy. Wyciągnij ten karton. O, tu jest nowiutki dla porównania, uwaga. Z filtrona filmowy. O, Jezus. I ludzie czymś takim kurwa oddychają. O! Stary. On już żyje. Nowy ekosystem się zrobił. Nie, trzyp go tutaj, ej. Wiesz co, czekaj, odkurzymy tam środek. No cóż, pojebało się. Dobra, zrobimy sobie teraz taki mały test. Pokażę wam ogólnie ci, co mają MK4, żeby czasem warto sprawdzić. Czy działa... czy działa nam kontrolka ciśnienia oleju. Bo ja w swoim Golfie 4 odkryłem, że nawet takie z ciekawości po zlaniu całkowicie oleju chciałem sprawdzić, czy mi się wyświetli po prostu, że nie mam oliwy, jakby co kiedyś w przyszłości. Olej jest całkowicie zlany. Sprawdzamy. Gaz dzisiaj po serwisie, nic nie pipczy. Odpalam auto i teoretycznie powinna zaświecić się kontrolka. Lampka Aladyna, bo nie ma oleju w samochodzie. Uwaga. No, czyli tutaj też czujnik ciśnienia oleju jest zjebany. Przepraszam, zepsuty. Dobra, gaszę go. Nie, no co ty. No, czyli tak samo, tutaj też czujnik ciśnienia oleju leży. No, ale trudno. Dobra. Teraz zobaczcie, ile po odpaleniu na 10 sekund, bo zakręciłem przed odpaleniem tam kurek. Ile jeszcze oleju ściekło, jak pompa zrobiła obieg, więc warto odpalić go na 5-10 sekund, żeby po prostu z układu z powrotem wróciło do miski olejowej reszta oleju. Bo tu jest dobra, nie wiem, 200 ml starej oliwy. Tak więc no, taki protip.
Kolejny dzień zabaw z golfikiem. Oliwę zmieniłem, zlałem, nowa zalana, filterek wymieniony. Ściągłem teraz te plastiki z silnika z góry. Warto zrobić, mianowicie przede wszystkim przeczyścić i wodziki ze skrzyni biegów. Nie mam teraz flesza włączonego. WD-40 czy jakiś inny spray wystarczy, żeby to ładnie przesmarować, te biegi znacznie lepiej będą wchodzić. No i wziąłem, prędzej czy później będę musiał wymienić przewody zapłonowe, ale także warto czasem wziąć się z cewki i odpiąć psiknąć na przykład kontakt spraya. No i z ciekawości wykręciłem sobie jedną świecę, jakie tu były zamontowane. No i były takie właśnie NGK, trzywłóknikowe, trzywłóknowe. I się okazało, że jakiś czas temu do mojego też mam czwórkę kupiłem, ale on na nich nie chciał za bardzo jeździć, a wręcz mi cewka zapłonowa siadła i zaczął na trzy gary pracować. Więc te świece mają przejechane jakieś 10 km, bo po 10 km wysiada mi cewka zapłonowa. Uznałem, że to wina świec, więc kupiłem zwykłe jednowłóknowe. A się okazało, że tu są zamontowane i on na nich dobrze jeździł. To jest, jak widać, BKU ET10. Tu jest dokładnie ta sama świeca. Tak więc wpadną nowe świeczki. Ja za nie bodajże pół roku temu, jak w swoim to wymieniałem, dałem 70 zł za komplet. Tak więc wpadną nowe świece. Co z takich spraw tu jeszcze silnikowych? Zaraz zajrzę do rozrządu. Podobno jest przy 257 był wymieniany. Na liczniku jest teraz 290. Teraz zajrzymy, w jakim stanie ten paseczek, czy rzeczywiście. No i takie podstawy, żeby to wszystko lepiej chodziło, bo to pozapieczane, jak to nazwać, zapieczone były linki, wszystko i odmaski, i gaz, które ciężko chodziło, warto właśnie przesmarować, czasem sobie linkę z gazu, zaraz zajrzę do sprzęgła. No dalej podziwiam po prostu ten filtr kabinowy, jaki tu był zamontowany. No niesamowite, że takim syfem oddychać. No ale, co mnie to? Teraz jest czyściutki zamontowany. No i biorę się dalej za robotę. W kabinie bez druciarstwa oczywiście nie mogło się obyć. Kostka zdrawie jak zwykle pocięta. No ale to nie problem, zaraz się to złata. W ogóle zastanawia mnie to, jak w takich samochodach za takie mniejsze pieniądze. W ogóle co kurwa ludzie robią z tym środkiem? Dlaczego te wszystkie plastiki są połamane w pizdu? Nie wiem, co trzeba robić z samochodem, żeby wziąć i po prostu połamać takie elementy. O, tu widać pęknięcie. W ogóle jak można zepsuć, kurwa, szyby otwierane na korbkę, nie? Ukręcone to jest w pizdu. Ja po prostu nie rozumiem ludzi, jak bardzo trzeba mieć w dupie samochód, żeby takich szkód narobić. O, to powycierane, oczywiście automat trochę przebiegł, ale ja mam samochód, który ma identyczne praktycznie przebiegi, to wszystko wygląda praktycznie jak nowe. O, tu radio było jakieś gówniane GVC, zaraz włożymy pionierka. Na USB i AUX-a. Zobaczymy, co to za głośniczki w ogóle są włożone. To jak widać, te plastiki także powyłamywane. Tam z zaczepów, ale to zaraz się też ogarnie. I za jakiś czas podejrzewam, że wrzuciłbym tu radyjko 2 DIN, bo tu idealnie właśnie wchodzi na AliExpress, za 120 zł idzie kupić. A w międzyczasie właśnie wyciągnąłem schoweczek, żeby tam wyodkurzać, bo tu dość mocno nakiepowane w tym samochodzie było. I przy okazji, bo schowek był niżej, a radio było tutaj, więc jak wychodzi ta tacka na kubki, no to zawadza na o radio. Ja u swoim Golfie mam tak, że to radyjko jest tutaj poniżej, a ta tacka na portfel czy na pierdoły jest powyżej, no i to jest trochę lepsza konfiguracja. Poza tym to na razie to wypieprzę, bo to i tak jest połamane, wyjeżdża, to nawet jest na takich dwóch klipsach, a ja mam ze swojego poprzedniego samochodu właśnie, o, taką zaślepę, a nie ta zaślepka. Tu gdzieś miałem, wyciągnąłem ją. Taka zaślepka, która... O, dobra, jest. Która jest ładniejsza niż to tutaj, bez tej góry. Że to tu pójdzie i nie będzie po prostu tacki na kubki, ale moja działka i tak nie używa tego na kubeczki, tak więc to będzie lepiej wyglądało i ten środek jakoś już będzie wyglądał, jak się go trochę poczyści, a od razu w czasie sprzątam środeczek, odkurzam. Jakiegoś mega tragicznego marasu tu nie było, no ale... Ale warto przyodkurzać, trochę może przeprać tapicery, tak więc znacznie w lepszych, bardziej komfortowych warunkach się będzie podróżować. Golfik w pełnej okazałości. Powiem teraz się w końcu nim przejechać, wszystko chodzi dobrze. Silnik nie przerywa, ładnie się zbiera na gaz, od razu się przełącza. Będzie trochę cieplej, to się go porobi z zewnątrz.
polerka nadwozia, wymiana błotników, na razie o, zakleiłem. Lepsze to niż widok rudej. Nie wygląda tragicznie, jak na auto za 2000 zł nie jest, nawet naprawdę nie jest źle. Grunt, że teraz mechanicznie jest wszystko w nim porobione. Tak jak ma być. Środek w końcu te plastiki poogarniałem w nim. Tak jak widać, nic nie odstaje. Wszystko tak jak ma być, nic nie trzeszczy, poskręcano do porządku. Udało mi się nawet naprawić klamkę schowka. Schowaczek się ładnie otwiera, klamka nie opada. Wszystko ładnie, sztywno. Więc pozostaje czekać, aż będzie trochę cieplej, żeby go ogarnąć ładnie z zewnątrz. No nic, czekamy na cieplejsze dni. Chciałbym dodać jeszcze tylko, że jak ten filmik będzie miał rok, czy tam dwa, to wiadomo, cena 2000 za Golfa 4 to będzie się wydawała normalna, a wręcz wysoka. Jak teraz za Golfa 3, lecz mamy początek lutego. Kupiłem to auto na początku lutego 2020 roku. I był to najtańszy, nierozbity, jeżdżący MK4 z silnikiem 1.6 i sekwencyjną instalacją gazową. A takiego właśnie szukałem. Chciałbym pokazać wam jeszcze, że przy okazji jestem w moim akurat Golfie, którym na co dzień śmigam. Przebieg jest praktycznie ten sam, 3000 mniejszy od Golfa, bohatera tego odcinka. A zobaczcie, w jakim stanie to wszystko, te materiały, w jakim się to zachowało. Biegi wchodzą jak nowe, mieszek nie ma ani śladu jednego zużycia. I mój przede wszystkim trochę na lepszym wypasie, bo ma i klimatronik, i elektryczne szyby, lusterka. I wydaje mój jest 2001 rocznik, tam ten z filmu jest z 98. Mam lekkie wrażenie, że chyba mam nie wiem, czy był jakiś lifting, czy nie, ale jest wykonany z trochę takich bardziej przyjemnych, miększych materiałów ten środek. Ale może mi się wydawać. Pokażę jeszcze, że pomimo tego, że auto ma 20 lat i 300 tysięcy nalotu, jak powinna wyglądać książka serwisowa w samochodzie. Proszę zobaczyć wszystkie wpisy od nowości, począwszy od wymiany filtrów, świec, po rozrząd i montaż instalacji gazowej. Cała historia samochodu od początku zapisana. No i tak to powinno mniej więcej wyglądać, jak ktoś dba mnie o furę. No ale na polskim rynku samochodów różnie to może wyglądać. A nawiązując jeszcze do cen, to czy by się nie kupiło fury za 2000, tak jak tego Golfika, czy za 5-6 tysięcy, gdzie też są takie czwóreczki, oczywiście mając więcej hajsu, lepiej kupić takie autko, bardziej zadbane. I tak trzeba wykonać tak zwany pakiet startowy, czyli filtry, oleje, ewentualne świece, czasem i rozrząd. Tak więc jak ktoś potrafi sobie zrobić, a ma trochę mniejsze fundusze, to jednak czasem lepiej wyjdzie kupić takiego tańszego i sobie go doprowadzi do stanu używalności, niż wydać trochę więcej kasy, a i tak to wszystko trzeba będzie kupić. Aczkolwiek oczywiście nie namawiam do kupowania gruzów przegniętych powypadkowych, bo to się mija z celem. Ale mając podstawową wiedzę o mechanice, idzie naprawdę wiele pieniążków zaoszczędzić. Dobra, tydzień fura pojeździła i już przeszły problemy. Mianowicie przestał gadać na jeden gar. Albo nawet na dwa. Alternator to słychać, ale to... No nic, kupiłem przewody, zaraz wymienimy, sprawdzimy, czy to coś pomoże. Na Allegro kupiłem jakieś no-name'y za 55 zł. A przysłali mi harty, tak więc spoko, bo w sumie tam nie było marki napisanej, że ja nie będę, kurde, z Boscha za 200 przewodów kupował. Jak auto za dwójkę było. Więc 5 dyszek i całkiem fajne kabelki, zaraz zobaczymy, że coś poprawi. Dobra, przewodziki zmienione. Jak zwykle był problem z trzecim cylindrem. Oczywiście, kurwa, kabel w częściach trzeba było, faja osobno, bo tam tak ciężki dostęp jest. No ale nic, spróbujemy, zobaczymy, czy to pomogło. Oby, mam nadzieję, że to nie spadnie ta cewka. Uwaga. Kurwa,
jednak cewka. Dobra, a jednak to były przewody, po prostu się trochę zajebałem mułem i nie wpiąłem z powrotem wtrysku paliwa, bo tu trzeba trochę, żeby sobie ułatwić dostęp, trzeba wtrysk odpiąć w tym miejscu. Ten, no i tak jak widać, przewody wymienione, autko ładnie chodzi, wkręca się tak jak powinien. Jest ok. Tu jak widać zniknęło trochę samochodu. Kurwa, z czego oni te błotniki robili? Jezu. No ale, że na razie budżet nie przewiduje wymiany błotnika, tak więc tu też widać powód, dlaczego te błotniki w Golfach tak gniły, rdzewiałe, bo tu widać jest pełno jakichś liści, szajsu, wiewiórki, kurde, orzechów naniosły. I po prostu odpływy są zatkane, tak więc woda tu stoi, no i sieje takie spustoszenie po prostu z samochoda. Aż do progu wyżarte. Druga strona jest nie lepsza. No i elegancko błotniczek odtworzony. W sumie trochę w oczy razi tutaj to złapanie, ale on tu już nie ma do czego trzymać w tym błotniku, a nie chce, żeby mi to gdzieś wywiało po drodze. Tam jest tu elegancko i do wymiany błotnika musi wystarczyć. Żadnej dziury, kurde, faja nie ma. Nic nie widać, żeby jakaś rdza była. Tu tak samo się posiłkowałem tą taśmą, bo tu tak samo dziursko straszne. No, fura jeszcze chwilę musi poczekać na lifting z nowym błotniczkiem. A na razie jest luks. A swoją drogą zobaczcie, ile tu syfu wyciągnąłem stamtąd. To po prostu to siedzi wszystko w tych tego w MK4-kach, tak to wszystko gniło. Nie tylko MK4, też Leon, to LEDO pierwszej generacji, drugiej generacji, Leon pierwszej, to wszystko to jest bolączka właśnie tych samochodów. Tutaj te odpływy były takie pozatykane, no i się zbierało tyle syfu na liście. Maraz z drogi, sól i tak to wszystko potem wygląda. Na szczęście próg tu jest zdrowiutki, tu jest tylko powierzchowna korozja, tak więc wymiana błotniczka za jakiś czas załatwi sprawę. Był drobny problem, a mianowicie na drugim, trzecim biegu, jak się dawało gazu, to szarpało samochodem. Nie za bardzo, ale czuć było, że coś nie bardzo. No to wpadłem na pomysł, żeby przeczyścić przepustnicę. No i tak w ogóle już po czyszczeniu, ale była mocno, mocno zabrudzona. Chyba już kiedyś przewód kiedyś był wymieniany, bo widzę, że tu A316 mamy Golfika, więc raczej ten. To musiał być kiedyś wymieniane, trochę widać zażygane olejem. To się zaraz poczyści. No i myślę, że z pewnością to coś poprawi. Warto właśnie to zrobić, bo to jest prosta czynność, taka wstępne czyszczenie przepustnicy, żeby tu wyczyścić, tu sobie otworzyć, tam szmatką wjechać. Jak to nie pomoże, to będę zdejmował przepustnicę, odkręcić tam 4 lub 3 śruby, które trzymają do kolektora ssącego i zrobić porządne po prostu czyszczenie braking cleanerem do porządku, wyczyścić wszystko. Z tym, że to będzie się wiązało także z tak zwaną adaptacją przepustnicy potem. Teoretycznie trzeba ją wykonać po zdjęciu przepustnicy, po czyszczeniu, po, tak, że powiem, po zmianie jej parametrów. No zobaczymy, może to nie będzie konieczne. No jak trzeba będzie, no to trzeba będzie. No. Waga się zorganizuje, więc potem tę adaptację się wykona. Dobra, że tak powiem, połowicznie się udało, bo auto jest teraz po jeździe próbnej. Na drugim, trzecim biegu przyspiesza bardzo fajnie, już tak nie szarpie w ogóle samochodem. Czy to jeszcze nie jest to, tam na drugim biegu jeszcze potrafi trochę sobie tak raz delikatnie zarzucić, ale na pewno jest 100 razy lepiej niż wcześniej. Natomiast pojawił się drugi problem, to o czym mówiłem, czyli nawet przy takim lekkim czyszczeniu, jak się tam ruszy tą przepustnicą, nie tyle co linką, ale tam palucha się wciśnie w środku, no jak widać auto jest rozgrzane i trzyma mi 1150 około obrotów. No i jest to właśnie wina tego, że tam włożyłem paluchy i trzeba będzie po prostu. A na razie nie jest tak, jest. Ja się wezmę kiedyś do porządku, tą przepustnicę wyczyszczę, do porządku ją rozbiorę, przedmucham, przeczyszczę co trzeba i się ją do porządku skalibruję. Jezu, jak to się nazywało? Nie kalibracja, tylko adaptacja. Zrobi się adaptację przepustnicy, to się wkłada tutaj w to złącze, tamten komputerek i się wszystko generalnie powinno tutaj na ładnie wyregulować, no. Więc jeśli chodzi o kwestię przepustnicy, to tyle. Dużo też dało to smarowanie tych lewarków, tych drążków, bo trabiegi całkiem przyjemnie wchodzą
wsteczny i z jedynką czasem trzeba trochę się szarpnąć, ale to jak w Golfa 4 tam jeszcze kiedyś ktoś będę pod nim, to wszystko też przeczyszczę jeszcze raz, ale jest 100% lepiej niż jak to auto kupiłem, tak więc już powoli, jeśli chodzi o część mechaniczną, można powiedzieć, zbieramy się ku końcowi. A jednak się zdecydowałem, miałem chwilę na całkowity demontaż jak tej przepustnicy, żeby ją wyczyścić, w sumie trochę po fakcie, miałem tego nie nagrywać, ale jednak się tak zdecydowałem. Przy okazji poczyściłem wszystkie węże od środka, bo trochę były zażygane. Przepustnica czysta, wypucowana. Zastanawiam się jeszcze, żeby to rozbierać, ale tu widać silikonek, czyli nasi tu byli, jak to się mówi. Tu pewnie też by trzeba było to wszystko kleić, a że nie mam silikonu, to tego nie ruszam. Grunt, że to wszystko jest czyste i błyszczące. Obudowę tak samo od środka poczyściłem. No i większość tutaj, cały ten dolot poczyściłem, wszystkie te przewody od środka powyciągałem mniej więcej, poprzedmuchiwałem, poczyściłem. Wiem, że już mam przewód do wymiany podciśnienia do serwa. A teraz gaszony silnik już jakiś czas temu był. Ale tu jak naciskałem, to mi syczało, czyli jest tu gdzieś nieszczelność, czyli to jest jeszcze do wymiany. No i zobaczymy, spróbuję tą przepustnicę zamontować. Znaczy spróbuję, no jest, zamontuję ją, ale nie mam tego komputerka OBD, żeby ją zaadaptować, ale odpiąłem klemę przed robotą, więc może komputer nie ogłupieje. Zobaczymy, składam to do kupy, spróbujemy to odpalić, zobaczymy, czy będzie mi to auto wariowało, czy nie, bez tej adaptacji, a jak będzie wariowało, no to trzeba się będzie jednak szarpnąć na ten komputerek, a i tak się przyda w przyszłości. No i dobra, nie licząc plastików, wszystko poskładałem do kupy. Wszystko zostało elegancko tu podoszczelniane, pozapinane tak jak być powinno. Filtra w swoim miejscu, tu przy okazji jakieś dziurki były powiercone, to pozatykałem, bo spodu jest klejem do gwintów zrobione, więc nie będzie żadnego lewego powietrza brało. Przy okazji polecam wam, byście sami się za takie rzeczy brali. Tu była różna trochę linka i było tak, że był pewien moment, kiedy przepustnica się nie otwierała, a tu się ruszało, ponieważ linka była lekko popuszczona. Żeby naciągnąć linkę, trzeba tutaj ten ząbek podciągnąć i wtedy fura nie powinna falować na obrotach, bo jak to jest luźne, to potem komputer sobie sam tu próbuje silnikiem krokowym to wszystko wyrównać. Tak więc tak to wygląda. Podpięty już jest prąd. Tak jak mówię, no, nie mam teraz OBD, żeby zrobić tą kalibrację przepustnicy, adaptację. Wpiąłem prąd, zobaczymy. Dobra, zobaczymy, czy ona coś cyka w przepustnicy. Czy ona jakaś sama z siebie próbuje coś wyregulować. Na razie cisza. Dobra, zapalimy to. Uwaga, wyłączymy gaz. Pierwsze odpalenie pocieszeniem przepustnicy bez adaptacji. O, no i gada. Od razu spadło poniżej tysiaka. No. Dobra. Niech se chwilę pochodzi. Ja otworzę garaż. Teraz się przejadę kawałek, zobaczymy, co z tego wyszło. Dobra, można powiedzieć, że operacja zakończona sukcesem. Obroty trzymają się poniżej tysiaka, nawet są tak, jak być powinny. Chodzi autko bardzo fajnie. Zbiera się przyzwoicie i na gazie, i na benzynce. Tak więc, no można powiedzieć, że to było na tyle, jeśli chodzi do Golfa. Budżet końcowy, jaki wyszedł za ten samochód, wraz ze wszystkim, zarówno zakupem, jak i wszystkimi częściami, 2900 zł. Ze wszystkim. 2000 zakup samochodu, 900 zł zakup części, w tym nowe klocki tył, nowe tarcze tył, nowe świece, aha, świece akurat ja miałem swoje, nowe przewody zapłonowe, wszystkie filtry, wszystkie oleje, regulacja gazu, no i robocizna moja, tak? Tego nie liczę, wiadomo, że jeśli byście to zlecali komuś, taką robotę, co ja robiłem, czyli czyszczenie przepustnicy, czyszczenie odmy, wymiana tego wszystkiego, wymiana płynu, wymiana filtrów, wymiana świec, przewodów, to by można naprawdę na rachunku dobre 500-700 zł doliczyć, ale z racji tego, iż wszystko ja sam robiłem,
No, no to tego kosztu nie podniosłem, tak więc polecam wam w takich prostych samochodach jak ten grzebać sobie samemu, podwyższać swoje umiejętności, bo to naprawdę ciężko jest, żeby coś tak naprawdę mocno zepsuć, żeby tego nie szło tanim kosztem naprawić, tak więc dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Wszelakie uwagi chętnie posłucham w komentarzach. Cześć!